Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie z przepięknej greckiej plaży. Mam nadzieję, że ten szum morza, który gdzieś tam pewnie w tle słyszycie, bo jest dość głośny, uprzyjemni Wam ten film i nie przeszkodzi nam w nagrywaniu. Jakoś tak ostatnio tradycją stało się, że nagrywam Q&A w przepięknych plenerach, więc i teraz będąc w Grecji nie mogło być inaczej. Poprosiłam Was o pytania na Instagramie i na Facebooku, Wy je zadaliście i ja dzisiaj będę na nie odpowiadać. Zawsze jestem w szoku, że ciągle jesteście w stanie wymyślić coś nowego, więc mam nadzieję, że odcinek będzie ciekawy, zwłaszcza, że mam tutaj dla Was takie drobne ogłoszenia dotyczące mojego życia, a że jesteście ze mną już tyle czasu, tyle przeszliście, no to chcę Was w pewne tajemnice wprowadzić. Także nie przedłużam, zapraszam na Q&A. Było sporo pytań oczywiście dotyczących tego wyjazdu, więc od nich sobie zacznijmy w tych pięknych okolicznościach przyrody. Gdzie jesteś w Grecji? Ja jestem do jutra na Zakynthos. Grecja ma tyle urokliwych zakątków, tyle przepięknych miejsc, tyle wysp, wysepek, że chyba można ją zwiedzać bez końca. My na swój kierunek tym razem obraliśmy Chalkidiki. Zostaliśmy namówieni przez mojego brata i bratową, którzy właśnie tutaj swój miesięczny urlop spędzają też z rodziną mojej bratowej. Totalnie w ciemno powiedzieliśmy, super, jedziemy, mamy towarzystwo, wy macie nocleg, wszystko nam ogarniacie, my się tylko pakujemy, bukujemy bilety i lecimy. Chalkidiki przepiękne, skromne, ubogie, trochę zaniedbane, trochę brudne, ale dalej czystsze niż Rodos, natomiast przepiękne. Przyroda piękna, gaje oliwne, roślinność, woda, plaże, no piękne. Natomiast było też pytanie o to, co ja na Chalkidiki polecam. Ja niewiele Wam polecę, ponieważ my jesteśmy tutaj dopiero piąty dzień i jesteśmy dość statyczni. Obracamy się tutaj w naszych okolicach, wioseczek malutkich, no i byliśmy też w Salonikach, jeszcze oczywiście do Salonik się wybieramy. W przyszłym tygodniu chcemy pożyczyć od mojego brata auto, bo oni tutaj przyjechali samochodem, no i gdzieś tak troszeczkę niżej się zapuścić. Natomiast żeby całe Chalkidiki zwiedzić, całe Chalkidiki zjeździć i poznać, myślę, że potrzeba dużo czasu, dużo chęci i zapału, a my tu przyjechaliśmy na takie plażowo odpoczywane wakacje i świetnie nam to na razie się udaje i wychodzi, także jesteśmy bardzo zadowoleni, więc ja nic konkretnego na Chalkidiki Wam nie polecę, natomiast destynacja na pewno piękna, zwłaszcza jeżeli lubicie ciszę i spokój, chociaż pewnie jak się zatrzymacie w jakiejś większej, bardziej turystycznej miejscowości niżej tam na półwyspie, to pewnie będzie bardziej gwarno i tłoczno, u nas jest dość cicho, spokojnie i pięknie jak widać. Pytanie było też o to, czy lecieliśmy czarterem, czy tanimi liniami lotniczymi. To jest ciekawe, bo nie wiem, czy to pytanie jest przypadkowe, czy zasadne, bo jest tak skonstruowane, jakby czarter był przeciwieństwem do tanich linii lotniczych. No to tak nie jest, bo czarter zazwyczaj jest samolotem z biura podróży. Jeżeli podróżujemy z biura podróży, oczywiście możemy się też załapać jako wolni strzelcy do czarterowego samolotu, kiedy nie jest pełne obłożenie. Natomiast te wakacje są w zupełności wakacjami na własną rękę. Czyli sami bukowaliśmy loty tanimi liniami lotniczymi Ryanair, tym razem z Poznania, ponieważ loty do Salonik z Wrocławia się nie odbywają, więc musieliśmy dojechać do Poznania i z Poznania tanimi liniami lotniczymi dostaliśmy się tutaj do Salonik. Natomiast loty były w rewelacyjnej cenie, co też nas skusiło na te wakacje, ponieważ za loty zapłaciliśmy, słuchajcie, 1600 zł, a za noclegi tutaj za 10 dni kolejne 1600 zł. Czyli dla naszej trójki 10-dniowe wakacje wyniosły 3600, a jedzenie tutaj, życie, no to jest dość tanie. Generalnie na pewno tyle samo wydalibyśmy w Polsce. Także to są jedne z najtańszych naszych wakacji ever, ale jesteśmy bardzo zadowoleni, bo jakby ta relacja cena-jakość jest bardzo adekwatna. Nie mamy tutaj super luksusów, natomiast no, zastanawialiśmy się nad jakimiś wakacjami z biurem podróży. Dziś są to koszty około 10 tysięcy, podejrzewam, może 8 już tak bardziej poza sezonem, natomiast no dużo wyższe, no i za 7 dni dużo wyższe niż te koszty, które myśmy ponieśli, także no te wakacje budżetowe, ale
Świetne, jest słońce, jest blisko do plaży, jest piękna woda, jest jeszcze ciepło, do wody można wejść, także czego chcieć więcej, moi drodzy? Podobać się bardziej, Hiszpania czy Grecja? I Hiszpania, i Grecja mają swoje ogromne plusy i zalety. I było też pytanie, właśnie, to może już sobie to połączmy i może już zróbmy sobie ogłoszenie, bo było pytanie, a może tak mieszkanie w Grecji, a nie w Hiszpanii? No i właśnie tutaj mamy ogłoszenie, najważniejsze na dzisiaj. Podjęliśmy decyzję o wyprowadzce do Hiszpanii. Wyprowadzamy się w przyszłym miesiącu. Jestem zestresowana, ale bardzo podekscytowana. To nie jest moja pierwsza przeprowadzka za granicę. Wierzę, że będzie fajnie, wierzę, że będzie dobrze. Nie palimy mostów w Polsce, nie zamykamy, nie sprzedajemy całego dobytku. W każdej chwili możemy wrócić. W przyszłym miesiącu wyprowadzamy się, mamy wynajęte już mieszkanie i będziemy chyba rozglądać się za czymś poważniej dla siebie, już na stałe. Natomiast no zobaczymy, jak wyjdzie. Słuchajcie, ja już tyle rzeczy w życiu planowałam. Byłam control freakiem, wszystko zapisywałam, musiałam mieć dograne do ostatniej po prostu igiełeczki, a później życie płata figle i pokazuje nam zupełnie co innego. Dlatego jedziemy przezimować zimę w Hiszpanii z myślą i nadzieją, że znajdziemy coś dla siebie na stałe. Natomiast jak będzie, to życie pokaże. Mam nadzieję, że Wy z nami w tej podróży też będziecie i będziecie w tym wszystkim uczestniczyć. Także dla tych wszystkich, którzy czekali na domowy vlogmas, no niestety w tym roku domowego vlogmasu nie będzie, ale mam nadzieję, że będzie piękny, hiszpański, wyjątkowy vlogmas. Postaram się to zrobić. Mam wiele obaw, ale jestem też bardzo dobrze nastawiona, jestem bardzo dobrej myśli. Jak nam nie wyjdzie, to spakujemy się z powrotem i wrócimy, po prostu przezimujemy zimę i wrócimy z powrotem wiosną do Polski. Żadnych na pewno, żadnych koniecznie, żadnych obietnic, żadnych statementów na razie nie podejmujemy. Jedziemy zobaczyć, jak jest. Cieszę się, bardzo się cieszę. A odpowiadając na to pytanie, a może tak mieszkanie w Grecji, a nie w Hiszpanii? Jednak nasze serce, pomimo tego, że Grecja jest przepiękna, jest w Hiszpanii. Poza tym, o ile Grecja o wiele bardziej zielona, różnorodna, roślinnie, ludzie są tu mega przyjacielscy, no to Hiszpania jest jednak krajem od Grecji bardziej stabilnym gospodarczo i ekonomicznie. Poza tym mamy dziecko w wieku zaraz szkolnym. Więc chcemy jednak, żeby to była Hiszpania, a nie Grecja, ponieważ widzimy więcej możliwości, bardziej stabilną sytuację i więcej. Mamy wrażenie, że po tym, jak Hania będzie uczyć się, na przykład, jeżeli faktycznie do tego dojdzie w Hiszpanii, to będzie miała o wiele więcej otwartych drzwi z językiem hiszpańskim, z językiem angielskim. No generalnie, mówiąc szczerze, mamy takie odczucie, że Hiszpanie są bliżej cywilizacji i bardziej zaawansowani rozwojowo niż Grecy, ale no tak jest. Są też, pomimo tego, że są tym narodem maniana i wszystko powolutku, są bardziej zorganizowani i mniej leniwi niż Grecy. Więc jednak Hiszpania, no i zobaczymy, na jak długo nasze życie połączy się z Hiszpanią. Na pewno do Polski będziemy wracać w tych ciepłych miesiącach, więc generalnie i mierzymy z Sinseya, będzie, o to się nie martwcie. No i tutaj trochę treści takich i takich. To nie będą, jak tam zamieszkamy, to nie będą tylko treści takie podróżnicze, ale zwykłe życie tylko tam. Mam nadzieję, że dalej w tej podróży ze mną będziecie. Byliście ze mną na studiach, byliście ze mną w Irlandii, byliście ze mną znowu w Polsce, byliście ze mną w ciąży, byliście ze mną jak było źle, jak było dobrze, więc mam nadzieję, że będziecie też ze mną, kiedy czeka nas przeprowadzka do pięknej, słonecznej Hiszpanii. Dajcie znać, jeżeli tam mieszkacie, zwłaszcza na Costa Blanca, bo to jest właśnie nasza destynacja. Także no mam nadzieję, że tę podróż całą, przeprowadzkę, przygotowania też uda mi się relacjonować. Koniecznie dajcie znać, czy jesteście tego ciekawi i czy coś więcej o tym nagrywać. Ale pewnie tak, no bo to są vlogi, teraz to będzie moje życie. Także mam nadzieję, że to Was zainteresuje. No właśnie, to jest też były pytania. Czy wybraliśmy już nieruchomość w Hiszpanii, czy stawiacie na rynek pierwotny, czy wtórny? Generalnie chyba będziemy się skłaniać ku rynkowi wtórnemu. No jeżeli będziecie mieli ochotę, to pewnie w jakąś tam podróż po oglądaniu nieruchomości będziemy też Was zabierać, no bo to nas czeka w najbliższych miesiącach. Czy kupimy, to nie wiemy, ale na pewno będziemy chcieli dużo oglądać. Cały czas śledzimy strony,
ale stwierdziliśmy, że lepiej być na miejscu, zobaczyć, czy nam się podoba na pewno w tej okolicy, w której się teraz osadzimy na kilka miesięcy. Czy tam chcemy ulokować swoje pieniądze. No i nawet jeżeli zdecydujemy się wrócić, nie kupić, to coś na pewno oglądać będziemy. Także dajcie znać, czy to będzie dla Was interesujące. To jeszcze na koniec zakończenia tych tematów podróżniczych grecko-hiszpańskich pytanie o kuchnię. Kuchnia hiszpańska czy grecka? Chyba bliżej memu sercu jest grecka. Sałatka grecka, pita, te pyszne pomidory, oliwki, ogórki, feta. Lubię te rzeczy, znam te rzeczy. Kuchnię hiszpańską dopiero musiałam odkrywać i poznawać. No ale oczywiście też uwielbiamy owoce morza, ryby, paella, desery hiszpańskie, chorizo, wędliny. Wszystkie te kraje mają swoje plusy. Kuchnia hiszpańska wcześniej właśnie nie była mi znana, więc jakby ktoś mnie zapytał 4 lata temu hiszpańska czy grecka, to powiedziałabym, że grecka, a dzisiaj chyba ma ta i ta mocne strony. Dobra, to teraz już przejdźmy w stronę zupełnie innych, jakichś randomowych, innych pytań, innych. A nie, słuchajcie, jeszcze mam jakieś podróżnicze pytanie, bo tu ktoś pisze, jedna z Was, że wybiera się po 6 latach przerwy do Irlandii. Co warto kupić? Może coś polecę. Także jeszcze Irlandia jest bliska memu sercu, zapomniałam o niej. Wiecie co? Kiedyś się zwoziło. Zwoziło się Lasha, zwoziło się Collection 2000, zwoziło się Slicka. Dzisiaj ja Ci zalecam przejść się po charity shopach, w których można znaleźć prawdziwe skarby w super cenach i to jest praktycznie to, czego u nas nie ma na taką skalę i z taką jakością i z takimi rzeczami, a tak naprawdę wszystko można już w Polsce dostać i nie wydaje mi się, żebym ja jechała po coś zacierając ręce. Oczywiście kuchnia, no to wiadomo, kuchnia to jest coś innego, natomiast jeżeli chodzi o po prostu o takie rzeczy, zabawki, kosmetyki, ciuchy, gadżety, to nie, no oczywiście obowiązkowa wizyta w Primarku, który też już jest w Polsce. No i tak jak mówię, koniecznie sprawdź, gdzie w okolicy masz charity shop i po nich się właśnie przejdź, będziesz zadowolona. Dzisiaj same takie dorosłe tematy, przeprowadzka, zmiany życiowe, to tutaj mam fajne pytanie. Czy bałaś się, że sobie nie poradzisz w dorosłym życiu, na przykład jako 22-latka? Ja jako 22-latka miałam, słuchajcie, w głowie szaleństwo, impreza i studia. To taki wiek. Natomiast czy bałam... może to jest inaczej. Czy bałam sobie, że sobie dziś nie poradzę jako 22-latka? O, może tak to ugryźmy. Bałam się, na pewno się bałam, gdzie ja będę, co ja będę robiła. Jako 22-latka najważniejsza była dla mnie impreza i wiedziałam, że sobie jakoś tam poradzę. Impreza, studia, znajomi. Nie myślałam aż tak bardzo przyszłościowo. Natomiast wydaje mi się, że taki strach, stres może związany z tym, że sobie nie poradzimy, gdzie będziemy, ile będziemy zarabiać, czym się będziemy zajmować, czy generalnie będziemy zadowoleni ze swojego życia, jest bardzo motywujący. Oby on nas nie zdominował, ale taki strach, taki wiecie, taki umiarkowany jest bardzo motywujący, bo pcha nas do podejmowania jakichś decyzji, do podjęcia jakichś kroków, żeby żyło nam się jak najlepiej. Natomiast jeżeli dziś masz 22 lata i stresujesz się tym, gdzie będziesz powiedzmy za 5 czy 10 lat, myślę, że fajnie ten stres przekuć w motywację, natomiast pamiętaj o tym, że życie to jest proces i to nie jest tak, że jakąś decyzję podejmiesz tu i teraz i jesteś z nią związana na zawsze. Zawsze można zmienić swoje decyzje życiowe, decyzje i wybory. Śmieję się, no bo zobaczcie, nie do końca pasuje nam to życie, w którym jesteśmy teraz, więc stwierdziliśmy, okej, przeprowadzamy się, zobaczmy, co będzie dalej, co będzie gdzie indziej. Więc jak najbardziej nikt nie wiera nas, nie przyczepia nas do jednej pracy, jednego zawodu, jednych obowiązków czy jednego miejsca. To życie jest procesem, więc czasami trzeba włożyć więcej, żebyśmy byli bardziej usatysfakcjonowani, ale pamiętaj, że jak podejmiesz jakieś decyzje, to one nie są zobowiązujące do końca życia i zawsze decyzje można zmienić i wszystko jest procesem. Grunt to działać, nie poddawać się i sprawdzać, w czym czujesz się dobrze, ale ja na pewno takie strachy też miałam. Jestem dziś w miejscu, które jest dla mnie szczęśliwe i pozwala mi jeszcze się przesuwać, robić jakieś manewry w stronę jeszcze większego szczęścia. Także no jakoś to wychodzi w tym życiu. Tutaj a propos tych wszystkich życiowych decyzji i wyborów jest pytanie, czy byłam kiedyś w sytuacji, że zabrakło mi pieniędzy. Wydaje mi się, że w takim życiu
dorosłym, kiedy sama zarabiam na siebie, nie było takiej sytuacji. Oczywiście gdzieś tam na studiach ten budżet lepiej trzeba było pospinać, ale były w moim życiu też takie sytuacje, o których wy nie wiecie, a może wiecie, może się, no nie wiem, no to już było lata temu, gdzie było bardziej finansowo krucho. Ale słuchajcie, no właśnie, ja jestem z tych osób, które stwierdzają, że mają dwie zdrowe ręce i nogi, więc zawsze sobie poradzą. I te wszystkie teksty z typu, a co zrobisz, jak YouTube się skończy? Nie wiem, ja mogę iść nawet na kasę do sklepu. To nie jest dla mnie żadna ujma i żaden problem. Dopóki jestem zdolna do pracy, mam zdrowe ręce, nogi, kręgosłup i głowę, to ja mogę działać. No i właśnie były takie sytuacje w naszym życiu, że gdzieś tam zrobiło się bardziej krucho, niestabilnie. Może tak, tych pieniędzy nie brakowało, ale zrobiło się niestabilnie. Zrobił się znak zapytania i nie wiadomo. Więc co było zrobić najlepiej? Zakasać rękawy i pójść do pracy. No i właśnie tak też u mnie się stało, że w Irlandii na początku pracowałam tylko na YouTubie, a później poszłam na etat, dlatego żeby było stabilnie, żeby tych pieniędzy nie zabrakło, żeby był grunt i żeby nie czuć się źle i że któregoś dnia obudzę się i powiem nie mam, to po prostu zakasałam rękawy i poszłam do kogoś do pracy, co było dla mnie zupełnie naturalnym. Trzeba spiąć się i zrobić robotę. I tak też właśnie się stało. Także nigdy nam tego nie zabrakło, ale też kiedy widzisz czerwoną lampkę na horyzoncie, to nie czekasz, kiedy zabraknie, tylko po prostu zaczynasz działać. Taka ja jestem. I tak jak mówię, gdyby dzisiaj miało mi zabraknąć, to też bym poszła do kogoś na etat nawet. Nie miałabym z tym problemu, gdybym miała zapewnić chleb swojej rodzinie. To nie jest tak, że urażona duma YouTubera. No oczywiście robiłabym wszystko, żeby swój biznes jakoś tam rozkręcić. Natomiast no to nie jest żadna ujma, absolutnie. Kij w mrowisko, dziecko z glutem w przedszkolu, tak czy nie? Ciekawe, czy to faktycznie jest kij w mrowisko, co wy o tym sądzicie, jak wy się na to zapatrujecie. Moje dziecko staram się nie puszczać z glutem do przedszkola, bo takie są polskie przedszkola, że glut to choroba. Natomiast kij w mrowisko, glut to nie jest choroba. I dziecko w sezonie tym grzewczym, powiedzmy, potrafi mieć non-stop, cały czas gluta, więc co, ono ma cały czas siedzieć w domu? Ja jestem ciekawa, jak wy się na to zapatrujecie. Faktycznie ten glut się rozprzestrzenia szybko potem w przedszkolu, natomiast no czasami zdarzało mi się Hanie z glutem puścić. Ten glut dla mnie nie był groźny, nie? Jestem ciekawa, jak to jest u was w placówkach. Wiem, że na przykład w Irlandii jest tak, że glut to w ogóle nie jest, czy w Anglii w ogóle nie jest przeciwwskazanie i dzieciaczki z glutem, o ile nie mają temperatury, jakichś innych objawów, bez problemu do placówek chodzą. U nas na to trochę się inaczej patrzy, no więc jestem ciekawa, jaka jest wasza opinia na ten temat. Co myślisz o tym, że dzieci mówią do rodziców po imieniu? Zgodziłabyś się na to, Uchani? Powiem wam, że dawno się nie spotkałam z żadnym dzieckiem, które mówiło do rodziców po imieniu. Natomiast ja jestem takim dzieckiem. Ja jestem takim dzieckiem, ponieważ mój tato, nigdy z nim o tym nie rozmawiałam, ale życzył sobie, żeby do niego mówić właśnie po imieniu. Wydaje mi się już tak z perspektywy dorosłego człowieka, że on był po prostu młody i nie do końca gotowy. Nie był jakiś skrajnie młody. Moi rodzice są w takim normalnym wieku, w sensie jak na rodziców 35-latki. Dla chłopców nawet to są starsi rodzice. Miał 26 lat, więc to też nie był dzieciak, natomiast gdzieś tam jakoś wydaje mi się, że ta bariera w nim była taka przed tym tato, no i ja mówiłam do niego po imieniu. Wszystkich zawsze to dziwiło, mnie to absolutnie nie dziwiło, natomiast wydaje mi się, że to nie było rozpięte z szacunkiem do własnego ojca, więc to nie był mój kolega, to był mój tato, natomiast nomenklatura była inna i nie widzę w tym absolutnie jakiegoś większego problemu. Natomiast, jak się tak zastanowię, gdyby Hania mówiła do mnie Aśka, no to jakoś tak bym miała z tym dysonans, nie? Ale to też właśnie zależy od osoby, od wychowania, od podejścia. Mam wrażenie, że jednak ta nomenklatura mama, tata, dziecko buduje jakiegoś rodzaju relacje, że my możemy być przyjaciółkami, jesteśmy przyjaciółkami, ale jednak tu ma być wzajemny szacunek, respekt i to rodzic jest rodzicem, a nie twoim kolegom i koleżankom. Jestem bardzo ciekawa. No ja mówię, widzę tam Hanie daleko, daleko jak pływa. Mi nie...
nie stanowiło to problemu, jak nazywałam swojego tatę po imieniu, natomiast wszystkie dzieci bardzo się dziwiły, ale jestem ciekawa, co wy o tym sądzicie. Mogę zatrzymać jedną materialną rzecz, nie ludzi. Jaka to jest? Jaka niematerialna rzecz, którą mogę zatrzymać? Wszystko znika, a ja zatrzymuję? Chyba wspomnienia, bo już mi się tyle fajnych rzeczy w życiu zbudowało. To życie ma wzloty i upadki, ma gorsze chwile, ma słabsze momenty, ale mam wrażenie, że już tyle fajnych rzeczy zbudowałam i że te wspomnienia i te przeżycia, które mam, pozwoliłyby mi, żeby w tym o zaczynaniu od zera, dalej odważnie iść przed siebie, dalej próbować, dalej się starać, dalej podejmować kroki wychodzenia ze strefy komfortu, żeby właśnie doświadczyć czegoś fajnego. Także poza ludźmi na pewno zostawiłabym sobie wspomnienia. Jedną materialną rzecz to było, a nie niematerialną. To jedną materialną rzecz, jaką bym sobie zostawiła, jakby wszystko zniknęło? Nie wiem, chyba moje konto na Instagramie. Nie wiem, bo to mi sprawia satysfakcję i daje radość. Bo tak sobie pomyślałam, dom. Ale słuchajcie, dom to jest kwestia umowna. Dom można zbudować w wielu miejscach, tak jak my będziemy teraz próbować zbudować nowy dom. Telefon można wszystko odkupić. No, chyba tak. Chyba moje konto na YouTubie i na Instagramie, żeby mieć was, kontakt z wami. No i moją pasję, radość. Też źródło dochodu, ale też upust moich emocji, no i tej kreatywnej strony mnie. No i jednak to jest 15 lat, które buduję już tutaj z wami, więc szkoda by mi było to zaprzepaścić. No, Instagram, YouTube, a resztę bym odkupiła. No i chyba tym pięknym akcentem podziękowań dla was zakończę. I widzę tu jeszcze, czy planuję kolejny tatuaż. Na razie nie. Jakieś takie, wiecie, fajne, randomowe pytania, ale myślę, że już dzisiaj się nagadaliśmy. Widzę, że tutaj 25 minut z wami jestem. Nawet nie wiem, czy mnie będzie słychać, bo tu tak mocno szumi to morze, że ja ledwo słyszę swoje myśli. Podzieliłam się z wami tym, co się będzie działo w naszym życiu w najbliższym czasie. Jestem bardzo szczęśliwa, bo ten kamień mi spadł tak z serca. Jakoś tak ciężko mi było ukrywać to. Wiem, że teraz się odezwie pewnie dużo osób, które też mieszka za granicą, też mieszka w Hiszpanii, więc to jeszcze pewnie doda mi otuchy. No jesteście tu ze mną, tak jak powiedziałam, na dobre i na złe, więc mam nadzieję, że będziecie dalej. Mam nadzieję, że przyjemnie wam się oglądało film w tym przepięknym plenerze. Ja dziękuję wam serdecznie za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia za niedługo.